Szczęść Boże. Szanowni Państwo, mam do Państwa pewną prośbę, prośbę o pewną refleksję i jest to refleksja związana z Matką Bożą oraz z 15 sierpnia. Zawsze 15 sierpnia Państwo słyszą w kościele oczywiście o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny i bardzo pięknie i należy tę wielką uroczystość celebrować i rozważać to, co się wtedy działo. Należy zastanawiać się nad Pięknym planem Bożym dla Matki Bożej i nad tym, jakim wzorem jest ona dla wszystkich ludzi, ale chciałem też Państwa zachęcić do tego, żebyście Państwo w tym roku akurat pomyśleli jeszcze o czymś. Otóż jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z polskich biskupów, który zwrócił mi uwagę na niezwykle ważną rzecz dotyczącą 15 sierpnia roku 1920 i uwaga Fatimy. Po pierwsze, to bardzo dobrze, że są tacy biskupi, którzy w ten sposób cały czas e, rozważają rzeczywistość. Po drugie, zaś temat jest bardzo ciekawy. Otóż, jak Państwo wiedzą, w roku 1920 Matka Boża pojawiła się nad polami pod Warszawą i, według niektórych relacji, miała oślepić e, żołnierzy bolszewickich i pomóc w ten sposób w zwyciężeniu polskiej armii. Miała to uczynić i stąd miano cudu nad Wisłą dla bitwy zwycięskiej, bitwy warszawskiej. A przecież zaledwie trzy lata wcześniej, w Fatimie, matka Boża objawiła się trojgu dzieci, dzieciom i powiedziała, że Rosja rozprzestrzeni swoje błędy na cały świat. I w związku z tym świat może czekać kara Boża. Zwróćcie Państwo proszę na to uwagę, że przecież Matka Boża jest jedna. Ja rozumiem, że przywykliśmy do tego, że mówimy Matka Boża Częstochowska, Matka Boża Fatimska, Matka Boża Zdurt, ale to jest przecież cały czas ta sama jedna Matka Boża, jakkolwiek byśmy ją nie nazywali w zależności od miejsca, w którym ją czcimy. Matka Boża pojawiająca się w Fatimie i Matka Boża, która pojawiła się nad głowami polskich żołnierzy, to ta sama Matka Boża, przestrzegająca i pomagająca katolikom walczyć z tym samym złowieszczym, złowrogim, straszliwym, przerażającym, czerwonym widmem komunizmu. Matka Boża w Fatimie przestrzega świat. Przestrzega katolików przed Rosją i przed tym, co się w 17 roku, w roku objawień fatimskich, w Rosji narodziło. I ta sama Matka Boża, taką powiedziałbym fatimską pieczęć. Stawia 15 sierpnia roku 1920, pomagając dopiero co odtworzonemu państwu polskiemu przetrwać kolejne dwa dziesięciolecia. W momencie dziejowym, w którym to państwo polskie jest z jednej strony otoczone bolszewicką, ateistyczną Rosją, a z drugiej strony za chwilę będzie otoczone satanistycznymi, pogańskimi, nazistowskimi Niemcami. To jest prośba o refleksję nad tym, jakie jest miejsce Polski w planach niebios na także kolejne stulecia. Pieczęć fatimska nad polami pod Warszawą w roku 1920. Warto to przemyśleć 15 sierpnia 2023 roku. Szczęść Boże.